Fizjoterapia w niewydolności układu krążenia to temat 6. Wałbrzyskiej Konferencji Fizjoterapeutycznej w Zamku Książ. Celem konferencji jest przede wszystkim zapoznanie osób ze środowiska medycznego ze zmianami, jakie dokonały się w danej dziedzinie i umożliwienie skonfrontowania swoich doświadczeń z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Tematem przewodnim naszej konferencji jest fizjoterapia w niewydolności układu krążenia. Temat na pewno trudny, ciekawy. Wiele się zmieniło w danej dziedzinie, zarówno jeżeli chodzi o sposoby leczenia, jak i sposoby rehabilitacji. Kiedyś rehabilitacja była prowadzona po zawale serca. Według profesora Askanasa model był 3-tygodniowy i 6-tygodniowy, zawał powikłany, niepowikłany. W tej chwili jest to zdecydowanie skrócone, bo są inne metody leczenia. W programie konferencji znalazło się 6 prelekcji wygłoszonych przez specjalistów z zakresu fizjoterapii. Przybyli prelegenci z ośrodków zdolnośląskich, z Akademii Wychowania Fizycznego, z Ośrodka Chorób Serca, 4. Kliniki Kardiologicznej we Wrocławiu. Jednym z prelegentów był dr Roman Szełemej, który wygłosił prelekcję pod tytułem Zastosowanie programowych ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji chorych z zaawansowaną niewydolnością krążenia, który był przedmiotem jego pracy doktorskiej. Ruch i rola aktywności fizycznej to jeden z głównych tematów konferencji. Jego pozytywną wartość doceniają lekarze reprezentujący praktycznie każdą gałąź medycyny. Dr Kinga Węgrzynowska-Teodorczuk wygłosiła prelekcję na temat roli aktywności fizycznej i potrzebie rehabilitacji osób z niewydolnością serca. Tytuł wykładu brzmiał Cuda na kijach NW. Nasz wspólny sukces. 8-letnia obserwacja pacjenta z przewlekłą, skurczową niewydolnością serca. Ja jako fizjoterapeutka chciałam przedstawić tutaj szacownemu gremium lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, w jaki sposób oceniamy funkcjonalnie pacjentów, którzy są kwalifikowani do rehabilitacji kardiologicznej. Skupimy się tutaj na chorych z niewydolnością serca, gdyż jest to grupa pacjentów, którzy do tej pory byli troszeczkę odsuwani od różnych form rehabilitacji, aktywności fizycznej ze względu właśnie na specyfikę choroby, złożony zespół objawów klinicznych. Jeszcze pokutuje w naszym społeczeństwie taka teza, że ci pacjenci mają prowadzić siedzący tryb życia, mają odpoczywać, gdyż wysiłek fizyczny może spowodować progresję choroby. Nic bardziej mylnego, wręcz przeciwnie. Stopniowo dawkowany wysiłek fizyczny, oczywiście nadzorowany w tej grupie pacjentów, musi być on nadzorowany przez personel medyczny. Pacjent musi przejść odpowiednią kwalifikację medyczną, fizjoterapeutyczną, aby zostać zakwalifikowany do odpowiedniego programu rehabilitacji kardiologicznej. I ja dzisiaj w moim wykładzie skupię się na różnych aspektach oceny czynnościowej pacjenta z niewydolnością serca. Konferencja odbyła się w ramach Wałbrzyskiej Wiosny Naukowej 2016. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, oddział Dolnośląsko-Nadodrzański.